Atrakcje dla całych rodzin. Okazja do wspólnego spędzenia wolnego czasu i zadbania o swoje zdrowie. Szpital pulmonologiczny w Olsztynie przygotował swoje stoisko na festynie Bezpieczni Ja, Ty, My, zorganizowanym przez Urząd Miasta Olsztyna, Szkołę Podstawową nr 18 i Radę Osiedla Dajtki. Życie i zdrowie dla nas wszystkich jest najważniejsze, więc ta inicjatywa cieszy się dużą popularnością. Możemy dzisiaj tutaj sprawdzić swoje zdrowie, jest to fajne. Jednocześnie możemy spędzić czas wspólnie całymi rodzinami. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Bądźmy bezpieczni dla niepodległej. Trudno wyobrazić sobie naszą Polskę, naszą niepodległość bez udziału ochrony zdrowia, więc z przyjemnością przyjęłam zaproszenie pani dyrektor. No i tutaj w dużym gronie jesteśmy. Mamy panią doktor, specjalistów, mamy pielęgniarki, mamy studentów, którzy pracują i mają praktyki w naszym szpitalu. Uczestnicy festynu na stoisku szpitala mogli skorzystać z badań spirometrycznych, a także sprawdzić ciśnienie i poziom cukru we krwi. Troska o zdrowie własne, ale również ciekawość, ponieważ po raz pierwszy miałam okazję wykonać tego typu badanie. Chciałabym się dowiedzieć, jaki mam stan zdrowia, bo ja nigdy tego nie robiłam. No cukier i pobieranie tych badań to ja robię raz w roku czy dwa razy w roku. No tak nie wiem, no sprawdzę tu tylko. Można było również wykonać testy alergiczne. Badania profilaktyczne mogą wykryć chorobę we wczesnym stadium i być podstawą do rozpoczęcia leczenia. Jesteśmy nastawieni na to, że pacjentów, u których rozpoznamy coś, którzy będą podejrzani o chorobę alergiczną, kierujemy do nas do poradni celem dalszej diagnostyki i ustawienia leczenia. Szpital przygotował również quiz o zdrowiu z nagrodami. Na pewno zdrowie nam przybędzie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv